Już teraz razem z nami Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam pana bardzo gorąco. Wczoraj pojawiła się informacja odnośnie rozmów pokojowych, o ile można je takimi nazwać, i żądaniami Kremla odnośnie próby zakończenia wojny w Ukrainie. Czy ma pan takie poczucie, że te żądania, o których mówił rzecznik Kremla Pieskow, są trochę łagodniejsze niż były jeszcze kilka dni wcześniej? Znaczy, proszę pamiętać, że to, co mówi Pieskow, mówi Pieskow. To niekoniecznie jest stanowisko Kremla. Bardzo możliwe, że to jest pewna intryga mająca na celu skłócenie Ukraińców, osłabienie ich determinacji do obrony, a prawdziwe warunki rosyjskie przyjdą później. Bo rzeczywiście to, co sformułował Pieskow, czyli uznanie aneksji Krymu, uznanie niepodległości dla Donbasu oraz neutralność wpisana do konstytucji ukraińskiej, to jest bardzo trudne dla Ukrainy do zaakceptowania wizerunkowo, ale politycznie mam wrażenie, nie wiąże się z celami, jakie Rosja sobie postawiła na Ukrainie. Możliwy jest według pana w ogóle jakikolwiek kompromis w przypadku przedłużania się tego konfliktu zbrojnego? W przypadku przedłużania się, w przypadku tego, jeżeli Rosja będzie trwale tę wojnę przegrywała, no to oczywiście wówczas rośnie szansa na to, że Putin zdecyduje się na jakieś rozwiązanie ratujące mu twarz. Natomiast na tym etapie wydaje mi się to nieprawdopodobne wręcz. Uważam, że dla Rosji kluczowe jest przejęcie wpływu na politykę, uzyskanie wpływu na politykę wewnętrzną Ukrainy. I to jest warunek, którego Ukraina w żaden sposób, rzecz jasna, nie może zaakceptować, ponieważ to się równa kapitulacji. Czyli plan Putina na samą Ukrainę to jest taki, że chodzi o przejęcie całego kraju, tak? To nie jest tylko takie... Nie wiem, czy całego kraju, pani redaktor, bo wiadomo, jak widzą państwo, jakie jest morale obrońców, ukraińskich żołnierzy, ukraińskiego społeczeństwa. To jest, powtarza się, jakby to potwierdza się to, co my w Ośrodku Studiów Wschodnich ciągle mówiliśmy, to znaczy dużo łatwiej wjechać czołgami na Ukrainę, ale dużo trudniej Ukrainę okupować, a tym bardziej ujarzmić. I z punktu widzenia rosyjskiego, Rosja zajmuje teraz głównie Ukrainę wschodnią, lewy wschodni brzeg Dniepru, południe również Ukrainy, tam gdzie ten opór powinien być generalnie najmniejszy, a jest bardzo, bardzo wysoki. To, co się będzie działo, jeżeli Rosja wkroczy wojskami na Ukrainę zachodnią, no to myślę, że sztabowcy rosyjscy powinni złapać się za głowę. No tak, a pojawiają się te najnowsze informacje, że rosyjskie wojska się przegrupowują, bo szykują szturm na Kijów. Nie wiem, czy to będzie szturm na Kijów, czy to będzie oblężenie Kijowa i próba wywołania katastrofy humanitarnej, której intencją byłoby przejęcie ukraińskiej stolicy. Proszę pamiętać, że walka miejska, ona jest czymś najtrudniejszym, co czekać może stronę rosyjską, więc akurat szturm na Kijów może być bardzo, bardzo ryzykowny i myślę, że mam tutaj doświadczenia z historii. Pamiętamy rosyjskie czołgi z 1994 roku wjeżdżające do Groznego, stolicy Czeczenii. Zakończyło się to po prostu gigantycznymi stratami. Tutaj mam wrażenie, że każde okno w kijowskim domu będzie zagrożeniem. Będą rzucane koktajle Mołotowa, będzie dywersja, będzie atak na rosyjskich żołnierzy, więc myślę, że bardziej prawdopodobne jest to, że Putin będzie chciał otoczyć Kijów i wziąć go głodem. No ale tyle błędów, ile popełnił w ostatnich dniach i tygodniach, nie wyklucza, że popełni kolejne. No tak, ale jeśli, jak rozumiem, Kijów uda mu się zdobyć, to rządy Kremla będą w Ukrainie i ten marionetkowy rząd w postaci byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, no, przynajmniej tak się mówi, tam się pojawi i przejmie stery. No, to znaczy zajęcie Kijowa i narzucenie Ukrainie marionetkowego rządu jakiegoś nie oznacza, że ten rząd sprawuje realną władzę i ma jakikolwiek wpływ na sytuację w kraju. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło w Chersonie.
To jest jedyne miasto obwodowe, czyli ukraińskie miasto wojewódzkie, które zostało zajęte przez armię rosyjską. I pomimo rosyjskiej okupacji trwają tam nieprzerwanie wielkie demonstracje proukraińskie. Widziałem filmy, jak to Ukraińcy przejęli czołg, czy transporter opancerzony rosyjski, jeździli po mieście. No, tak wyglądają realia rosyjskiej okupacji Chersonia. To oznacza oczywiście, że rośnie ryzyko krwawej pacyfikacji ukraińskiego społeczeństwa w okupowanych miastach. To jest coś, czego należy być niestety świadomym. Rosja może wprowadzić do okupowanych miast jednostki rozgwardii, czyli takiej wewnętrznej policji, wewnętrznego wojska Putina, które było szykowane na zapewnienie stabilności mu władzy w Rosji, ale które może pacyfikować również miasta i miasteczka ukraińskie. No ale też skala jest wielka. Czeczenię Putin spacyfikował, ale Czeczenia ma 1,5 miliona ludzi. Ukraina jest wielkim europejskim krajem 40-milionowym. W Czeczenii były te struktury różne klanowe, które można było przekupić i skorumpować. Na Ukrainie właściwie nie widać żadnych środowisk skłonnych, zdolnych, gotowych do kolaboracji, a te środowiska, które Rosja miała, ma swoje partie prorosyjskie, no to one są publicznie na kompletnym marginesie, więc to jest tutaj wiele znaków zapytania, jak strona rosyjska będzie chciała po ewentualnym sukcesie militarnym, który także, jak widzimy, się oddala, jak będzie Rosja chciała wdrażać ruski mir, rosyjski świat na Ukrainę. A dlaczego według pana celem ataków wojsk rosyjskich w ostatnim czasie stali się cywile, obiekty cywilne? To efekt takiej, nie wiem, poniekąd frustracji, że nie udaje się osiągnąć tych celów? No myślę, że to jest chęć osłabienia morale broniących się Ukraińców. To jest chęć wywołania u nich refleksji, że może ta wojna nie ma sensu, że może do niczego na dobrego nie prowadzi. To jest być może również chęć zwiększenia presji migracyjnej na państwa europejskie. My w Polsce już mamy wyraźnie ponad 1 milion Ukraińców. Wszystko wskazuje na to, że ta liczba będzie gwałtownie rosła wraz z możliwym przybliżaniem się linii frontu na Ukrainę Zachodnią, Ukrainę Centralną. Tak więc no, to są oczywiście możemy to tłumaczyć również frustracją, prawda? Ale mi się wydaje, że tam są jednak przede wszystkim motywacje polityczne, bandyckie, kompletnie ignorujące los ludności cywilnej, albo wręcz ustawione na to, aby ukierunkowane na to, aby ludność cywilną maksymalnie przestraszyć i obniżyć jej morale, ale no, to jest niestety robione, mam wrażenie, z zimną krwią. Co się stanie według pana z Rosją po tej wojnie? Rosja, nawet jeżeli zdemoluje Ukrainę, to zdemoluje również siebie. Uważam, że sankcje, które zostały nałożone na Rosję, one będą miały dewastujący wpływ na rosyjską gospodarkę, a z czasem będą miały również dewastujący wpływ na stabilność wewnętrzną w Rosji. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Już teraz ostrożne szacunki mówią, że zamiast 2% wzrostu PKB rosyjskiego w 2022 roku będzie spadek 7-8%. Myślę, że będzie to spadek dużo wyższy, ponieważ pewne konsekwencje sankcji międzynarodowych, ale również sankcji korporacji ponadnarodowych, które ograniczają współpracę, ograniczają powiązania, no to wszystko będzie się rozlewało na rosyjską gospodarkę w sposób dewastujący, jak powiedziałem. Czy zatem Rosja będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie ze strony Chin? Myślę, że tak. Myślę, że to jest właściwie jedyna poduszka bezpieczeństwa, jaka została Putinowi w obliczu zamrożenia rezerw walutowych rosyjskich, które były deponowane w dolarach i w euro, wobec wyłączenia Rosji z większości systemu SWIFT, wobec ograniczeń nałożonych na rosyjski system bankowy, na karty kredytowe i tak dalej. Chińczycy będą to robić, no bo Chińczycy podzielają z Rosją bardzo wiele
tak to podzielają pogląd na ład międzynarodowy, także mają silny odruch antyamerykański, także by chcieli przerysowywać granice, współpracują z Rosją w kwestiach bezpieczeństwa wojskowych, energetycznych. Tutaj są duże więzy i Chiny będą w sposób nieostentacyjny, niegłośny, ale jednak Rosję wspierać, jednocześnie coraz bardziej zmieniając naturę relacji rosyjsko-chińskich. Rosja coraz bardziej będzie chińskim wasalem. A czy Chiny w takim razie mogą powstrzymać Putina i czy mają taką potrzebę, żeby to zrobić? Dla Chin jest jedna rzecz bardzo niekorzystna. To jest to, że Amerykanie uczą się powstrzymywania właśnie w czasie tej wojny. Amerykanie uczą się na Rosji, na Federacji Rosyjskiej, uczą się, że trzeba być kategorycznym, stanowczym, jakie sankcje trzeba nakładać. I to są oczywiście rzeczy, które mogą uderzyć z czasem w Chiny. Jeżeli Chiny będą chciały podważać ład międzynarodowy, jeżeli będą starały się podjąć jakieś działania agresywne na Morzu Południowochińskim wobec Tajwanu. Więc dla Chin ta sytuacja jest oczywiście niekorzystna, ale też myślę, że determinacja Putina, jego obsesja związana z Ukrainą jest na tyle duża, że to, co Chiny mogły zrobić, to mogły powstrzymać Putina przed atakiem na Ukrainę w czasie Olimpiady Zimowej, ale nie będą w stanie wymusić na Putinie zakończenia tej operacji. A jak pan ocenia ten komunikat Marii Zacharowej, która opublikowała oświadczenie, w którym opisuje gwałtowną eskalację nastrojów antyrosyjskich w krajach bałtyckich? Chodzi oczywiście o Litwę, Łotwę i Estonię. Tutaj w argumentacji rzeczniczki pojawia się fragment, który miał zaniepokoić dziennikarzy, ponieważ przypomina argumenty wykorzystywane podczas wojny w Donbasie. Pisze o awangardzie antyrosyjskiej histerii. Czy to już taka forma zastraszania tych nadbałtyckich krajów? Tak, cała ta wojna tak naprawdę, choć toczy się przeciwko Ukrainie, ona ma bardzo wyraźne ostrze antyzachodnie. Tak naprawdę rosyjska elita jest przeświadczona, że jest na wojnie z Zachodem, że jest na wojnie z ładem pozimnowojennym. I mamy do czynienia co chwila z różnymi wystąpieniami rosyjskich polityków, w tym Władimira Putina, których intencją jest zastraszenie Zachodu. Czy to są pogróżki pod adresem państw bałtyckich, czy to są groźby pod adresem państw, które wspierają wojskowo Ukrainę, czy to są wreszcie zapowiedzi podnoszenia wojsk jądrowych rosyjskich, nuklearnych w stan wyższej gotowości. To są działania, których intencją jest zastraszenie nas, ograniczenie naszego wsparcia dla Ukrainy i wywarcie presji na Ukrainę, żeby dogadywała się z Kremlem. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był razem z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie.